A na początek informacja sprzed chwili. Sejm przyjął uchwałę w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Więcej na ten temat powiemy w kolejnych wiadomościach Radia Z. Suwerenna Polska chce dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To reakcja na dzisiejszą manifestację rolników i starcia przed Sejmem z policją. Według Jacka Ozdoby nie może być takiej sytuacji, w której minister spraw wewnętrznych nie ponosi odpowiedzialności za brutalne stosowanie siły wobec protestujących, używanie gazu pałek, szarpanie bez powodu, kiedy te osoby nie zachowywały się agresywnie. A w dzisiejszych starciach kilku policjantów zostało rannych, co najmniej kilkanaście osób zatrzymanych. Rolnicy do stolicy przyjechali z postulatami, które nie zmieniły się od wielu dni. Protestujemy, bo jesteśmy zdesperowani. Walczymy o lepsze ceny, o lepsze warunki pracy, o większe bezpieczeństwo żywnościowe dla nas na przyszłość i w ogóle o pracę dla naszych dzieci. Zatrzymanie importu zboża z Ukrainy. Całkowite wycofanie się z Zielonego Ładu. Zielony Ład do obalenia i granice do zamknięcia. Jak podkreślali protestujący, już dawno stracili cierpliwość, bo kolejne organizowane przez nich protesty nie przynosiły do tej pory efektów. Kolejna demonstracja, która właśnie teraz ma ruszać w Warszawie, ma mieć zupełnie inny charakter niż głośna i pełna emocji manifestacja rolników. Przejdzie w kompletnej ciszy pod hasłem Miała na imię Liza, marsz przeciwko przemocy. Na miejscu jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, ile osób pojawiło się na marszu? Widzę może 200, może 300 osób. Większość ubrana jest na czarno. Są w miejscu, w którym 10 dni temu doszło do wyjątkowo brutalnego ataku. Napastnik, młody mężczyzna, zaciągnął 25-letnią Białorusinkę do bramy. Tam ją pobił i zgwałcił, a potem zostawił nagą i nieprzytomną. Po kilku dniach zmarła w szpitalu. Ten marsz ma nie tylko zademonstrować solidarność z ofiarą, ale także pokazać, że jego uczestnicy nie zgadzają się na przemoc. Ludzie zbierali się w ciszy, przynieśli kwiaty, znicze i plakaty. Na jednym z nich można przeczytać: Lizę zabiła przemoc i obojętność. Marsz już za chwilę ma przejść z miejsca zbrodni kilkaset metrów dalej do Pałacu Kultury i Nauki. No i jeszcze na koniec smutna wiadomość, która dotarła do nas ze Szczecina. Zmarł 28-letni żołnierz ranny we wczorajszym wypadku na poligonie w Drawsku. Od wczoraj mężczyzna był w szpitalu. Nie udało się go uratować. Gość Radia Z już teraz. A zapraszam, Beata Rubecka. Zapraszam, z nami jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej i, jak o sobie mówi, patriota Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. No dzisiaj, jak wiadomo, było gorąco przed Sejmem. Policja się nam nie patyczkowała z rolnikami, użyto gazu łzawiącego, widać było armatki wodne, ale z drugiej strony no, w ruch poszły kostki brukowe, butelki. Słyszymy, że kilku policjantów ma być rannych. Czy ta interwencja policji była właściwa? Pytam pana jako byłego szefa MSWiA. Kolejność była odwrotna. Najpierw te kostki i atak, a później interwencja policji, bo policjanci stali, to akurat widzieliśmy przed Sejmem. I no to zawsze takie drastyczne sceny wymuszają takie pytania, czy interwencja właściwa, czy trzeba było tak zrobić. Źle wygląda ten plac przed Sejmem, wiejska, ta kostka brukowa wydłubywana drzewcami flag. Nie wiem, tłumaczył, mówił minister Kierwiński na posiedzeniu Sejmu, dlaczego funkcjonariusze reagowali, że były prowokacje ze strony tych, którzy byli wśród protestujących rolników. Ale to rzeczywiście nie wyglądało dobrze, ale policja musi w takiej sytuacji reagować zawsze. Czyli pana zdaniem zareagowali tak, jak powinni, tak? Będziemy, pewnie będzie jeszcze materiał, to będzie Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Też mam to doświadczenie jako były minister, że zawsze tłumaczyłem za każdym razem, po każdej takiej interwencji spektakularnej, zawsze jest informacja ministra czy komendanta stołecznego policji, które wyjaśnia sprawę. No bo są żądania, żeby minister Kierwiński podał się do dymisji. To absurdalne oczywiście. PiS unikał takich interwencji, mówiąc, że wszystko było w porządku. Unikał, nie zgłaszali się, nie przychodzili na komisję przez te ostatnie 8 lat. Ale ja uważam, że tutaj i Komenda Główna Policji, Komenda Stołeczna, bo to ona przecież to organizowała, i minister, czy odpowiedzialny za służby mundurowe, pełną informację na pewno przekażę. No ale w sieci też pokazywane są takie nagrania, kiedy policjant rzuca kamieniem w kierunku protestujących. Widziałem tego. No jest ubrany, tak, ewidentnie widać, że to jest policjant, no tak ubrany w tym kasku ochronnym. No dziwne to, no ale to tak jak mówię, tym bardziej rzecz wymaga wyjaśnienia, ale atakowanie i wpisywanie to w scenariusz jakiejś katastrofy, czy demolowania, niszczenia, atakowania demonstrantów, to jest absurdalne. A czy Komisja Europejska powinna wycofać się, czy też złagodzić Zielony Ład? Myślę, że nie będzie miała wyjścia.
No bo dzisiaj takie sprzeczne informacje. Z jednej strony Janusz Wojciechowski, komisarz unijny do spraw rolnictwa, mówił, że tak. A potem rzecznik Komisji Europejskiej. Tak, dementuje, że to była wypowiedź własna Janusza Wojciechowskiego. Chyba... Jakoby Komisja Europejska miała jednak pójść na rękę rolnikom i złagodzić te zapisy i założenia Zielonego Ładu. To, co mówił komisarz Wojciechowski przez ostatnie miesiące w ogóle i lata, najpierw przecież mówił, że ten Zielony Ład to jest część programu PiS-u, z którym idą do wyborów. I to jedno wynika z drugiego. Teraz mówi, że komisja się wycofuje, a po kilkunastu minutach rzecznik komisji dystansuje się od słów komisarza. Ale po co mówić takie rzeczy? No, to jest absurdalne. Znaczy, to świadczy o poziomie komisarza Wojciechowskiego, całej polityki pisowskiej dotyczącej rolników i rolnictwa. To jest bankructwo ich polityki. Dzisiaj jestem tylko zdumiony, że po 8 latach naprawdę, kiedy rolnicy polscy nie wypowiadali się i nie widziałem ich na ulicach protestujących przez te 8 lat. Nie, no były protesty, tylko może nie tak spektakularne jak ten dzisiejszy na przykład. Po 2 miesiącach czy 3 miesiącach nowego rządu? No bo sytuacja nabrzmiała, ona się po prostu zbierała, aż w końcu... Zgoda, ale tu wszystkie punkty, naprawdę wszystkie, talia kart jest w rękach pisowskich, które prowadziły tę politykę. Przyzwalały na te twarde, bardzo twarde zapisy Zielonego Ładu i jeszcze je akceptowały. Ale teraz rządzi koalicja 15 października albo 13 grudnia, zależy kto o tym mówi. Czy w takim razie, bo pan powiedział, że Komisja Europejska nie będzie miała wyjścia i będzie musiała złagodzić założenia Zielonego Ładu. Sądzę. Ale jak do tego nakłonić Komisję Europejską? Tak sądzę, bo te protesty... Co może zrobić polski rząd? Te protesty są... No bo protesty są nie tylko u nas, no są w całej Europie, w Brukseli również. Są w Europie, w dużych, ważnych krajach, które są beneficjentami całej wspólnej polityki rolnej, które nie akceptują, rolnicy nie akceptują tych zapisów. One generalnie co do istoty ograniczenia produkcji mają swój sens. One są jakoś zrozumiałe, tylko tempo ich wprowadzania jest zbyt szybkie i nie ma działań osłonowych. Więc ja myślę, że to będzie na pewno na stole komisarzy w Komisji Europejskiej i oni będą, nie likwidując całego programu, czy całej istoty programu, będą szukali i budowali działania osłonowe, które nie będą tak bardzo dotykać i uderzać w rolników w całej Europie. No, z wypowiedzi rzecznika Komisji Europejskiej to no, nie wynika, że Komisja Europejska miałaby jednak tutaj zmienić swoje stanowisko. Jesteśmy przekonani, że rolnictwo, polityka klimatyczna i ochrona świata przyrody mogą iść w parze. Potrzebujemy obydwu. A co z embargiem na produkty rolne z Ukrainy? Czy premier Tusk gra tutaj na czas? A proszę zobaczyć, do czego się odnosi rzecznik komisji, czyli do tych słów komisarza Wojciechowskiego, który mówi, że będzie pełne złagodzenie. Więc to rzeczywiście poczekajmy te parę dni, bo ta skala tych protestów jednak jest bardzo duża i moim zdaniem zaskakująca. Nie przewidywali, Komisja Europejska nie przewidywała takiej skali protestów. No może Komisja Europejska jednak ugnie się pod naporem siły. Myślę i skali tych protestów, bo to są największe kraje, które są beneficjentami tej wspólnej polityki rolnej, ogromnych pieniędzy, a mimo tego są tak bardzo drastyczne i dramatyczne protesty. A wracając do embarga na produkty rolne z Ukrainy, czy premier Tusk gra na czas? Myślę, że... Bo takie pojawiają się komentarze. Na przykład Robert Telus, były minister rolnictwa z trybuny sejmowej, mówił, że Donald Tusk jest najlepszy w rozmydlaniu tematów. Dowiedział się od Kołodziejczaka, że rolnicy wyjeżdżają na wiosnę w pole, no i chce jak najdłużej rozmydlać ten temat. Nie, myślę, wydaje, że Telus akurat jest ostatni, który mógłby tutaj komentować i odnosić się, bo przecież sam był osobą, która minister rolnictwa, który jest znany z tego, że tam używał wozu strażackiego do autopromocji przed wyborami, a nie podejmował ważnych decyzji. Ja myślę, że to, co jest ważne, to znaczy to spotkanie, które było premiera Tuska... No będzie następne. Ile można rozmawiać? Ale myślę, że można, że trzeba rozmawiać, dlatego że ważne jest, żeby protestujący rolnicy zrozumieli, że rząd polski, premier Tusk, jest sojusznikiem i w porozumieniu z innymi szefami rządów może rzeczywiście skutecznie wprowadzić zmiany w Zielonym Ładzie i w polityce dotyczącej rolnictwa, polityce Komisji Europejskiej. To jest możliwe. To nie jest działanie, i rolnicy to powinni wiedzieć, i mam nadzieję, że tak się stanie, że to nie jest działanie, że oni nie działają przeciwko rządowi, tylko powinni wspólnie z rządem ustalić strategię następnych kroków, które będą wymuszać zmiany
polityki Komisji Europejskiej. Uważam, że to jest możliwe. Tu nie ma różnicy zdań. Tak, no ja jestem, bo ja wiem, na czym polega decyzje. Uważam, że nie możemy tutaj sami walczyć. My musimy zbudować koalicję z tymi największymi krajami, które będą miały wpływ na zmianę tej polityki. My nie możemy tego zostawić, bo to zostało... Nie można działać tak, jak działał PiS, bo PiS tutaj rozdzierał szaty, a po cichu Morawiecki wszystko podpisywał i akceptował. Najtrudniejsze warianty ograniczające chociażby emisyjność. I uważam, że to jest fatalna polityka. Dzisiaj mówimy głośno tutaj, jesteśmy w tej sprawie wspólni i będziemy walczyć o interesy polskiego rolnika. I tutaj stawiam pauzę. Grzegorz Schetyna z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Dlaczego Szymon Hołownia schował, jak to określiła Anna Maria Żukowska, czyli szefowa klubu Lewicy, do uśmiechniętej chłodni projektu ustaw w sprawie aborcji? Czy to chodzi o to, że pan marszałek taki zatroskany o to, żeby koalicja przetrwała, o jedność koalicji, czy jednak chodzi mu o wynik swojej partii w wyborach samorządowych? O, widzę ten uśmiech. Wyznaczył datę 11 kwietnia na debatę odnośnie ważnej sprawy, czyli projektów, czterech projektów. Ale po co to odwlekać ciągle? Proszę? Po co to odwlekać ciągle? No dlatego, znaczy, ja uważam, że powinna być wyznaczona data. Ja byłem zdziwiony, że tę datę wyznaczono na miesiąc przed wyborami, bo to wiadomo, że to są emocjonalne, to jest bardzo ważna debata, gdzie potrzebujemy pełnej rozmowy. Są bardzo różne projekty, duże różnice w koalicji rządzącej, więc ja byłem zdziwiony, że wpisujemy ten scenariusz debaty w kampanię wyborczą. To zawsze jest trudne. Czy pan był zdziwiony, że w ogóle ktoś wpadł na pomysł, żeby jednak nad tym procedować? Tak? Nie, że chodziło o czas, o wybranie czasu, kiedy rzeczywiście albo to się robi od razu po wyborach. Nie było tych wniosków, więc było to niemożliwe. Ale teraz uważam, że potrzebna jest spokojna rozmowa, bo... Czyli pan ona popiera tę decyzję marszałka Hołowni. Ja jestem zwolennikiem tej debaty. Tylko ta debata musi być zakończona konkluzją, czyli głosowaniem. I oczywiście to jest najprostsza metoda, żeby pokazać różnicę między ugrupowaniami tworzącymi koalicję rządzącą. Ale te różnice są, każdy to widzi, tylko że tutaj byłoby czarno na białym, bo byłoby widać, kto jak zagłosował. Czyli powracam do swojego pytania. To marszałek Hołownia tak się troszczy o koalicję, bo tak mówił generalnie, że to też o to chodzi, czy jednak o swoją partię, o jej wynik w wyborach samorządowych? Myślę, że o koalicję, bo to... Nie, to serio? No, a dlaczego? Proszę uwierzyć, pani redaktor. Nie, że... naprawdę bardzo. Pan jest taki, Ja widzę, tak. Życzliwy wobec Szymana. Jestem w stanie zobaczyć w polityce także dobre akcenty. I uważam, a założymy się, że po ten termin po pierwszej turze wyborów też będzie... Założymy się. No dobrze, to zakładamy się. O coś zakładamy? No to już pani decyduje. No nie wiem, to skoro o następne lubi... spotkanie. Dobrze, albo nie wiem, no może po prostu, jak pan tak lubi chodzić do kina, to może ja tutaj panu jakiś bilet do kina, a pan mi też bilet do dobrze, kina. Dobrze, tak się umawiam. Bo ja w to nie wierzę generalnie. A wy też się boicie proboszczów? Nie, jest niemożliwe odejście od debaty, bo to jest tak ważna sprawa, że i to też jest sprawdzian dla koalicji. Jeżeli jest podana data, 11 kwietnia, rozmowa czy procedowanie czterech projektów, to się odbędzie. Jest pytanie, co z tym się stanie. Bo to jest pytanie, czy wszystkie one trafią do komisji, czy będzie powołana podkomisja, jakie następne kroki legislacyjne są przygotowane, jaki jest pomysł Kancelarii Sejmu, marszałka Hołowni na to, żeby procedować dalej. To będzie pytanie, które już dzisiaj będziemy stawiać po tej deklaracji marszałka Hołowni. A czy wy się też boicie proboszczów? Nie boimy się. Dlaczego? No bo Krzysztof Bosak dzisiaj w TVP Info Rano mówił, że marszałek Hołownia na konwencie seniorów miał uzasadniać w ten sposób swoją decyzję, że jego zdaniem te projekty upadną, bo posłowie nie będą się chcieli narazić proboszczom. A według Bosaka chodzi o posłów PO i PSL-u. Nie uważam, żeby te projekty upadły. Uważam, że będą procedowane i trafią do podkomisji. Jest pytanie, czy ta podkomisja będzie w stanie wypracować jeden projekt. Wydaje mi się, że to będzie jak z in vitro dawnymi czasy, że pracowano i był jeden zespół, potem drugi zespół i nic z tego nie wyszło generalnie do końca kadencji. I co się stało w tej kadencji? No pierwszy projekt, który został przyjęty, to był in vitro. W którym roku? W 2024, ale, tak? Ale proszę zobaczyć, to zależy... A prace trwały w 2013, 2014, ale to 12. Są różne sejmy, różni posłowie, różne deklaracje w kampanii. 10 lat to zabrało. Koniec wieńczy dzieło.
jeżeli się uda ustalić porozumienie, to powiemy, tak, ten Sejm jest zdolny podjąć takie wyzwanie. To zaryzykuje, że może liberalizacji prawa aborcyjnego też się doczekamy za 10 lat. Nie sądzę. Uważam, że będzie szybciej. Jest pytanie, jak do tego dojść, co ma być, jaka jest droga do liberalizacji, bo że będzie liberalizacja, to jest pewne moim zdaniem. A czy w tej kadencji uda się zliberalizować prawa aborcyjne? Myślę, że tak. Myślę, tak? Rozumiem. Tak. Znaczy uważam, że tak. Bo pan nie jest za aborcją do 12 tygodnia. Ja jestem, bo taki jest program, to jest w programie Platformy Obywatelskiej, natomiast uważam, że jest pytanie, ja jestem zwolennikiem zliberalizowania obecnej ustawy, znaczy tego prawa, które jest teraz, które jest katastrofalne po orzeczeniu. Czyli powrót do tego z 1993. Ale uważam, że trzeba liberalizować, tylko ja jestem zwolennikiem takiego wariantu, który po liberalizacji da gwarancję, że my w każdym roku, przy każdej kadencji nowego Sejmu nie będziemy wracać do sprawy aborcji. Ja chcę zbudowanie takiego prawa, które będzie przez obowiązywać 30 czy 40 lat. Tak jak było przy tej ustawie 93 roku. Może ja wiem, że to jest trudne. Może trzeba było wpisać to do konstytucji, jak we Francji. Ale to już jest zupełnie dzisiaj niemożliwe. To u nas niemożliwe. To niemożliwe. A czy w tej kadencji uda się w końcu przegłosować i przyjąć ustawę o związkach partnerskich? Myślę, że tak. I ona paradoksalnie, to będzie łatwiejsze, bo będzie pewnie jeden projekt i uważam, ale że... Ale te środowiska społeczności LGBT odliczają skrupulatnie kolejne dni, że zostało teraz 30 dni do tych 100, w których to mówiono o 100 konkretach, które zostaną zrealizowane w ciągu tych 100 dni. To akurat to jest zobowiązanie Koalicji Obywatelskiej, 100 konkretów i tam są związki partnerskie. I tu akurat nie ma pani chyba żadnych wątpliwości, jak będą głosować posłanki, posłowie koalicji. Ale na razie projektu nie ma. Projekt, no, ale projektu nie ma. Końca nie widać w takim będzie razie. Będzie projekt i będzie. Czyli nie będzie w ciągu 30 dni. Nie wierzę w to. No zobaczymy, co dalej powiedzą te społeczności. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dlaczego chcecie go poprzeć? No, przez 5 lat był prezydentem Koalicji Obywatelskiej. Zbudowaliśmy tę koalicję 5 lat temu, 5,5 roku. I nadal trzeba go popierać? Otrzymał 50,5% głosów. Wygrał w pierwszej turze. I mieliśmy większość po wyborach, większość w Radzie Miasta. Miała koalicja, która go popierała, którą prowadził. Ja myślę, że nie ma dzisiaj kandyduje prezydent Sutryk, nie ma kandydata Koalicji Obywatelskiej, ale partyjnego. Jarosz. Przecież zatwierdziły go lokalne i regionalne władze Platformy Obywatelskiej jego kandydatury. Nie słyszałem o tym, chyba że pani ma wiedzę większą. A na swojej stronie ma też taką hasło tak? Nadzieję dla Wrocławia. Ja jestem członkiem Platformy. Czyli to nie jest oficjalny kandydat Platformy, nie, na pewno tak? Nie jest. Natomiast... No to w takim razie to przeczytam wpis wrocławskiego polityka PO. Pewnie pan go zna. Ja nie znam. Tomasz Owczarek. Wrocławianie zasługują na demokratyczny wybór bez poczucia narzucania im prezydenta z Warszawy, podważając fundamentalne demokratyczne podstawy. Koalicja Obywatelska może bardzo stracić wśród osób, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa koalicji 15 października. Pan Owczarek zapisał się do Platformy miesiąc czy półtora miesiąca temu i szanuje każdego. Czyli nie ma nic do powiedzenia. Jak jest taki pierwiosnek, to co tam w ogóle wie, co tam w Platformie? Ja tylko uważam, że jeżeli będzie, to jest decyzja dzisiaj na poziomie zarządu krajowego, przewodniczącego partii, jeżeli będzie inne wskazanie na kandydata na prezydenta, to trzeba go... No, mało czasu, krótka fix. Wiem, bo no. To już jest 32 dni. No jutro jest 7, no to właśnie do pierwszej tury wyborów równo miesiąc. Tak, tak. To kiedy zapadnie ostateczna decyzja? Ja myślę, że w piątek jest posiedzenie Rady Krajowej i do tego czasu na pewno sprawa będzie zamknięta, w piątek o 14. Mm-hmm. Czyli najpóźniej w piątek o 14 dowiemy się, że pan Jacek Sutryk ma jednak poparcie Koalicji Obywatelskiej. A ten dyplom z Collegium Humanum panu nie przeszkadza? To jest w ogóle sprawa, która dotyczy wielu... Ale pana Sutryka też dotyczy. ...polityków. Tak, tak. I rektor tej uczelni, przypomnijmy, ma zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkie sprawy ja trzeba wiem, że jest wyjaśnić. Domniemanie niewinności, ale no... Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ale to jest w ogóle nie do zaakceptowania i chciałbym, żeby... To jest, znaczy, droga na skróty, jeżeli prawdą jest to, co jest w akcie oskarżenia, czyli to zaświadczanie nieprawdy, czyli poświadczanie nieprawdy. Droga na skróty po dokument, który pozwalał na zasiadanie w spółkach. No to co, tak razie ci, którzy dostali i ubiegali się o te dyplomy, to nie zdawali sobie z tego sprawy? Tacy naiwni? Jest pytanie, czy wszyscy to robili. No to jest śledztwo. No w waszych szeregach są ludzie, którzy mają dyplomy. I wielu z PiSu, z tak zwanej
Skarbniczka PO z Warszawy na przykład też. Tak, to nie znam. Tego. Nie zna pan? Nie znam. Pan? Czytam, że to też miała. Zresztą chwaliła się chyba na tym. Ale to znaczy, na Facebooku. Tu akurat uważam, że trzeba wyjaśnić każdy. Zasiada w Radzie Nadzorczej Wytwórni Papierów Wartościowych. Każdy indywidualny przypadek. Z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każdy wypadek indywidualnie trzeba rozpatrzyć, czy to są zaświadczenia, czy to jest prawdziwa, czy to były prawdziwe studia i prawdziwe odrobione zajęcia. Czy nie przeszkadza to panu? No, Rafał Dudkiewicz też na przykład apelował o rezygnację z startu w wyborach i mówił tak, że liczba kontrowersji związanych z Sutrykiem jest długa. Teraz afera z Kolegium Humanum, w której występuje, a wcześniej niejasności wokół zakupu domu, rady programowe w spółkach, likwidacja stanowiska architekta miejskiego. Bardzo wiele złej krwi wprowadzono w miejski obieg. Chcę powiedzieć, że Jacek Sutryk był kandydatem na początku Rafała Dudkiewicza. A to tak, no to tym bardziej. To teraz ten, który wcześniej go promował, mówi, no pomyliłem się, to jednak postawiłem na niewłaściwego konia. No tak, no ale... Tylko to jest... No człowieka się nie prześwietli w 100%. Można się pomylić. To jest pewnego rodzaju odpowiedzialność. No bo to jednak... Uważam, To nie jest odpowiedzialność, jak mówi, proszę pana. Pan się powinien wycofać, bo się pan po prostu do tego nie nadaje. Czyli decyzja, zła decyzja sprzed 5 lat. 5,5 roku. Umieć się przyznać do złej decyzji, to będzie kandydował sztuka. Prezydent Sutryk na stanowisko prezydenta. Już kandyduje. Zgłosił siebie, zgłosił swój komitet. Czyli się nie wycofa. I on się nie wycofa. Więc jest pytanie, czy Platforma Obywatelska będzie przedstawiać swojego kandydata, czy idąc ze swoimi listami wyborczymi, ze swoimi kandydatami do Rady Miasta, poprze osobę prezydenta, który był jej prezydentem przez 5,5 roku. To Grzegorz Schetyna jest zdania, że to powinien być Jacek Sutryk. Uważam, że jest kandydatem. Ja nie przesądzam. Jeżeli będzie kandydat równie dobry, który ma szansę na zwycięstwo, to poważnie go rozpatrzę. Na razie nikt nie został zgłoszony. Czekam na decyzję Zarządu Krajowego. Czyli, to jest poważna sprawa, bo to jest duże miasto. Ale Zarząd Krajowy kiedy ma o tym zdecydować? Ja myślę, tak jak powiedziałem, do piątku, czyli do Rady Krajowej. Kandydat na prezydenta Krakowa z kolei to Aleksander Miszalski. Dobry kandydat? Poseł w kilku kadencji, szef struktur lokalnych, miejskich w Krakowie wcześniej, później szef regionu małopolskiego. Znam go od... I rekomenduję go, tak? No jest, tam rzeczywiście jest inna sytuacja w Krakowie, ponieważ dotychczasowy prezydent, wieloletni, pan profesor Jacek Majchrowski nie kandyduje, nie startuje. No pewnie, jakim jest Łukasz Gibała. No to ma pani jakąś inną wiedzę. Nie, a co, Miszalski jest? Nie ma pewniaków w wyborach, pani redaktor. Chyba, no, a w Warszawie pani, pewniakiem chyba, nie jest Trzaskowski? Chyba, że ma pani inne ale w Warszawie Trzaskowski nie jest pewniakiem? Znaczy, nikt nie jest nigdy pewniakiem w żadnych wyborach. Tak mi mówi moje doświadczenie. Nie znam się na polityce. No, faktycznie, tak biorąc pod uwagę porażkę Bronisława Komorowskiego w drugiej turze, no, wydawało się, że to dopiero pewniak. W pierwszej turze też miał gorszy wynik od Andrzeja Dudy wtedy. Chcę powiedzieć, że nie ma wyników wyborów wygranych przed dniem wyborczym. Kampania wyborcza zawsze może wszystko zmienić. No, tak. No teraz to jest takie trochę lanie wody, ale ja pytam nie przez przypadek o Miszalskiego, ponieważ no, pan Miszalski miał sieć hosteli, które przepisał biznesy na rodzinę na dzień przed ogłoszeniem decyzji. No i w tym dwa z tych hosteli to mieszczą się w budynku dawnej katowni Gestapo. No i co mam powiedzieć tutaj? No trochę taki absmak, no powiedziałabym. Nie znam tej sprawy, nie znam spraw krakowskich. Jeżeli 10 znają... 10 hosteli miał mieć. Znają, ale to nie jest robić biznesy, być przedsiębiorcą, to nie jest żaden turystyczny grzech. Baron, jak to oni piszą. Ale wszystko musi być jawne. Ma oświadczenie, składa oświadczenie majątkowe, jest posłem kilku kadencji. Oświadczenie go prześwietla za każdym razem, kiedy rozpoczyna i kończy kadencję. No wszystko jest na stole. To niech krakowianie decydują, czy jest osobą, której mogą zaufać i oddać na nią głos. No w każdym razie to jest wasz kandydat, rozumiem. Tak. Jest naszym kandydatem. No w Sejmie przegłosowano i skierowano do drugiego czytania, chociaż były zakusy, żeby to w ogóle w pierwszym czytaniu odrzucić. Projekt uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i tam jest taki apel do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby zrezygnowali z wykonywania swojego mandatu, wykonywania swojego urzędu. No ale dlaczego mieliby zrezygnować? To wszyscy, czy tylko trójka tych, którzy są uważani za tak zwanych dublerów? Za dublerów, czy następców dublerów. No to, tak, to jest do nich apel. Trzeba być, nie jest łatwo zmienić, odmienić, nie łamiąc prawa, przywrócić Trybunał Konstytucyjny
do swojej konstytucyjnej roli, ale uważam, że ten projekt jest modelowy. On pokazuje też, w jaki sposób ma wyglądać wybór do Trybunału Konstytucyjnego w przyszłości i w jaki sposób odpartyjnić i odpolitycznić ten wybór. To nie jest proste. Nie? Nikt sobie, żadna koalicja nie była sobie w stanie poradzić z tym przez wiele lat, więc uważam, że do tego modelu trzeba dążyć. Ale jednym z tych pomysłów jest apel o rezygnację. No ale jak nie zrezygnują, to co? W takim razie będą wprowadzone siłą, czy jakoś, nie wiem? No nie, no, wie pani, kalendarz też jest bezwzględny, trzeba być po prostu cierpliwym, bo dojdzie do zmian. Wygasają kadencje. No. Kadencje, one się będą zmieniać. Chodzi o to, że... Czyli nie będziecie wyprowadzać ich siłą? Nie. Że nie będzie takich sytuacji, że tam tak jak siłowe przejęcie TVP? Nikt nie mówił o tym, że nie słyszałem o takiej koncepcji. Trzeba po prostu być gotowym do tego, żeby przygotować model, który będzie funkcjonował przez kadencję i który da gwarancję niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego. I ten model zaprezentowany przez profesora ministra Bodnara realizuje to. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Też jako osoba, kiedy byłem marszałkiem, też zastanawialiśmy, w jaki sposób stworzyć taką konstrukcję, która nie pozwoli na traktowanie Trybunału Konstytucyjnego jako partyjnego łupu. A ten model, ten projekt takie gwarancje zapewnia. A ten wybór schodkowy, no to rozumiem, że do tego potrzeba jest zmiana konstytucji, no bez tego to się nie uda. 3, 6 i 9. Bo teraz jest zapisane, że kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego to jest 9 lat, koniec, kropka. A tutaj miałoby to być zróżnicowane. 3, 6 tak, i 9. Że 5 na 3, 5 sędziów na 6 lat, a 5 na 9 lat. Nie wiem, jakie byłyby kryteria, że ktoś kandyduje na 9, ktoś na 6, a ktoś na 3 lata. Możemy, to jest oczywiście, to jest pewnego rodzaju model, idealny. Nie będzie łatwe do niego dojść, ale uważam, że trzeba go położyć na stole i o tym rozmawiać. Jeżeli PiS, jeżeli prezydent Duda nie będzie chciał podjąć rozmowy, uważam, że to źle dla sprawy, ale mam nadzieję, że to będzie tematem debaty, takiej publicznej debaty. To jeszcze zapytam, czego pan się spodziewa po tej wizycie w Waszyngtonie, polskiego premiera i polskiego prezydenta? No, pokazanie, że Polska jest szczególnie ważna dla polityki amerykańskiej, szczególnie ważna dla polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, że wschodnie... A co to znaczy pokazanie? Znaczy, co miałoby się wydarzyć? W jaki sposób miałoby to się ujawnić? Zobowiązania. Tylko w kwestiach gestów? No na pewno. Znaczy, to też jest szczególne, bo jest i prezydent, i premier. Mhm. Takie wizyty nie zdarzają się codziennie, czy no one właśnie. Nie są oczywiste, prawda? Więc no uważam, to wtedy pojawiły się takie teorie spiskowe, a to Biden pewnie ma coś do wyjątkowo nieprzyjemnego do przekazania obydwu panom. Nie sądzę, żeby to było coś nieprzyjemnego albo coś... Nie wiem, skąd pani ma to wiedzę. Masz jakieś informacje, które byłyby, no nie wiem... niebezpieczne to źle powiedziane, no ale no, świadczyłyby, że może nasze bezpieczeństwo jest zagrożone albo coś się nie, w tym uważam, rodzaju. Że to pokazuje szczególne traktowanie Polski, roli Polski w NATO. Też jest docenieniem i uszanowaniem tego, że kolejna koalicja zwiększa procent budżetu, który przeznaczamy na politykę obrony, na bezpieczeństwo, na inwestycje w nowe technologie zbrojeniowe. Uważam, że to bardzo ważne i potrzebne. Bardzo takie pokazujące szczególne miejsce Polski dzisiaj na arenie międzynarodowej. Pytanie od słuchaczy. Jakim marszałkiem jest marszałek Hołownia? Świetnym? Jest bardzo dobrym marszałkiem, który w sposób taki... bardzo ciekawy prowadzi, bardzo interesujący prowadzi obrady. Bardzo interaktywny jest w tym. Nie zawsze to jest... Jest pytanie, jak długo wytrzyma, jak długo wystarczy mu cierpliwości, żeby w taki sposób prowadzić, szczególnie te pierwsze części rozpoczynających się posiedzeń. Czyli to są kwestie formalnych wniosków, wolnych wniosków, głosów klubów, pytań. No najwyraźniej lubię taki ping-pong. Ale jest bardzo sprawny w trzymaniu kierownicy tego autobusu, więc ja uznaję i akceptuję taki sposób prowadzenia. On jest bardzo ofensywny, ale bardzo ciekawy i po prostu dobry. I sądzi pan, że to będzie taka skuteczny. Że to będzie taka trampolina do prezydentury Polski? To jest, wie pani, mamy wybory samorządowe, o których mówiliśmy za chwilę. Europejskie, o czym nie mówiliśmy, tak. Europejskie. I potem się zacznie polityka ostatniego etapu, czyli przygotowań do wyborów prezydenckich. To będzie 11 miesięcy i to się naprawdę sporo zdarzy.
Czy koalicja przetrwa kampanię samorządową? Od kilku dni politycy, w tym ministrowie obecnego rządu, obrzucają się błotem w mediach, na przykład w sprawie aborcji. Nie uważam, żeby to było obrzucanie błotem, chociaż jest różnica zdań, zgoda. No, taka zasadnicza. Uważam, że musi przetrwać, że to jest dobro największe. To znaczy ta koalicja złożona z czterech segmentów, z czterech partii, musi przetrwać i musi wygrywać następne wybory. Musi wygrywać wybory samorządowe, musi wygrać wybory... A dlaczego musi? Dlatego, że alternatywą do tego jest fatalny rząd i powrót PiSu, no co w ogóle nie wyobrażam sobie, że a to cały jest, czas jest numer jeden w sondażach Prawo i Sprawiedliwość. No to jest, chyba nie widziałam. Akurat nie? W tych ostatnich już nie jest. Już nie. No to może w takim razie się coś zmieniło, bo tak to przez jednak 8 lat. Nie. Przepraszam, że przez 8 lat. Tak, przez ostatnie 8 lat. I wystarczy naprawdę takich katastrofalnych rządów, bo te straty, do których i szkody, do których doprowadzili, jeszcze ich wszystkich nie widzimy. Dzisiaj, jakie są skutki tych fatalnych rządów. Jakie badania i analizy pan czyta, na podstawie których twierdzi pan, że mamy kryzys klimatyczny? Proszę o konkrety, tytuły, linki. No pyta słuchacz. No, chciałby się dowiedzieć po prostu. Ale ja nie mówię o kryzysie klimatycznym. Mówią o tym eksperci. Ja po prostu tylko czyli pan się powołuje na ekspertów, ale których ekspertów? Ale gdzie ja powiedziałem o kryzysie klimatycznym? Jakby mógł słuchacz dopowiedzieć. Nie mówi pan o kryzysie klimatycznym? Ja słyszała pani moją wypowiedź. Ja mówię o wielu rzeczach, ale ja nie jestem ekspertem klimatycznym. Może mnie słuchacz z kimś pomylił. Ja tylko uważam, że, no, że na precyzyjne pytania odpowiadam precyzyjnie. Na pytania ogólne. To jest precyzyjne pytanie. Czy głosował pan za wyborami kopertowymi i dlaczego? Nie głosowaliśmy za wyborami kopertowymi. No nie? Tak, byliśmy przeciwko nim i uważam, że Komisja Śledcza teraz otwiera te wszystkie absurdalne decyzje, które wtedy się odbywały. No jeżeli szef poczty, który przyjmuje decyzję, który idzie na Nowogrodzką przygotowywać decyzję odnośnie wyborów kopertowych, nie rozmawia z PKW, z Komisją Wyborczą, tylko decyzję podejmuje po rozmowach, czy po prostu odbiera decyzję od Kaczyńskiego i Morawieckiego i Sasina, no to znaczy, że wszystko jest na głowie postawione. To nie można akceptować państwa, które, polityki państwa, która w taki sposób wykrzywia i niszczy demokrację. W ostatnim wywiadzie u redaktor Lubeckiej, tak to jest napisane, powiedział pan, że loty polityków to niewielki problem dla budżetu i niewielki w sumie dla środowiska naturalnego. To w czym polityk jest lepszy od zwykłego obywatela? Że to obywatele mają ponosić koszty i ograniczenia w związku z zaostrzaniem polityki klimatycznej. No ale wszyscy podejmujemy koszty, wszyscy płacimy podatki. No wszystko. To no nie jest tak, że... ale nawet przecież pani Henning-Kloska, no, ministra klimatu, namawiała, żeby jednak ograniczać się, jeśli chodzi o latanie. Ale to wszyscy w miarę możliwości. Przecież zresztą ceny poszły w górę, więc niektórzy po prostu nie będą mogli latać, bo chyba, że, no nie wiem, no, są nie jeszcze będą... low-costowe linie. Nie będą latać, będą jeździć pociągami, tak wszyscy robią, no, wszyscy jeździmy pociągami czy samochodami. No trudno pojechać na drugą półkulę. No ale mówimy o dojazdach do Warszawy, na drugą półkulę trudno pojechać, ale taki sam problem ma minister, poseł, jak i zwykły turysta, czy ktoś, kto jeździ w biznesach. No tak, ale politycy jednak, przyzna pan, że na przykład mają do dyspozycji, no mogą latać, proszę, za nasze. No, ale... no w celach służbowych, tak czy nie? No tak. No, przecież tak. Ile było no, ale to jest, ale to akurat tutaj decyduje marszałek Sejmu czy Senatu, musi podpisać taką jak delegację. No, jeżeli firma... Wzbudzają kontrowersje, jeżeli... że ktoś był na przykład 10 dni, nie wiadomo dlaczego i... No ale przepraszam, jeżeli firma wysyła kogoś, to też szef podpisuje delegację i bierze... Firma ma na myśli Sejm albo Senat, nie, tak? Albo Sejm, albo Senat, albo przedsiębiorstwo, gdzie ktoś jedzie. Jeżeli ktoś jedzie, wyciąga z kieszeni prywatnej, czyli jedzie turystycznie, no to czy na wakacje, no to też jest jego decyzja. No nie róbmy tutaj... Znaczy tu akurat uważam, że wszystko jest w parlamencie zorganizowane, czy w ministerstwach w normalny sposób. Jest szef, który podejmuje decyzję, wystawia delegację i za to płaci, reguluje. No to jest no, ostatnio normalne. Dowiedzieliśmy się, że będzie wynajętych 77 nowych limuzyn na przykład dla rządu. Wynajętych? Wynajętych na 2 lata. No najmu, to rozumiem, że to będzie leasing chyba. No tak, to nie ma w takiej sytuacji, żeby w ciągu 2 miesięcy rząd zajmował się teraz podejmowaniem nowych zobowiązań. To jest jakiś plan przygotowany przez te ostatnie, poprzednie rządy i on jest realizowany. Nie musi być, jeżeli nie ma takiej konieczności, to nie jest przymus. No to każdy minister będzie decydował. Skoro tak dużo produktów z Ukrainy jest dopuszczanych na rynek Unii Europejskiej, a Ukraina nie ma takich wyśrubowanych norm produkcji, które mają państwa członkowskie, to po co są te normy?
Nie, no te normy, to nie mam takiego wrażenia, że jest bardzo dużo produktów, tak? Z Unii, z mam, Ukrainy. Nie mam. Szczególnie, że ja bardziej tego, czego się boję, to są te wątki jakości tych produktów, sposób ich sprawdzania, badania klasy i jakości tych produktów. Czy te standardy badań tam na Ukrainie są wystarczające? Co do tego nie mam pewności. Uważam, że tutaj jest dużo do zrobienia, także jeśli chodzi o przedstawicieli na przykład Komisji Europejskiej, którzy powinni ten proces nadzorować. No właśnie na Ukrainie, jeśli chodzi o produkty żywnościowe, bo przecież to nie jest tylko zboże, ale też wiele innych rzeczy i to tego świadkami jesteśmy. No i to jest pytanie, czy po pacyfikacji protestów rolników Donald Tusk zostanie odwołany? Nie było pacyfikacji protestów rolników. No. Przecież rolnicy protestują, blokują granice, blokują drogi, rozmowy trwają, więc nie widzę tutaj żadnej pacyfikacji. Znaczy, ja rozumiem pytania z tezą, no ale już ta teza jest absurdalna, z całym szacunkiem. Powiedział pan w jednym z wywiadów w Radiu Z, że ma 99% zaufania do premiera Tuska jako polityka. Czy coś się zmieniło w tej materii? 100% zaufania. Naprawdę? No to, naprawdę, jakoś to trudno mi uwierzyć. No to w tej polityce, którą teraz, tych zobowiązań, które podejmuję, to trzeba naprawdę, to trzeba mieć, mocno trzymać kierownicę. 100%. Taka laurka dla premiera Tuska. No, ja widzę po prostu skuteczność działania i konsekwencje. KPO, miliardy, 560 miliardów, to są konkrety, które były zobowiązane i zostały dowiezione. To nie było, widziała pani przecież, widzieliśmy wszyscy, że rząd PiS-u nie był w stanie wypełnić wniosków na te pieniądze. Dzisiaj te transze są uruchamiane. No to tak, ale de facto konkret. Już takich radykalnych zmian w wymiarze sprawiedliwości jeszcze nie ma. To są wszystko jednak zapowiedzi. Ale wnioski, muszę powiedzieć, to co przygotowuje i co przeprowadza minister Bodnar, ja jestem pod wrażeniem tego zespołu, który on zbudował i który realizuje bardzo trudne wyzwania, jeśli chodzi o przywrócenie praworządności, naprawdę. I to też jest wskazanie premiera Tuska, także tu cesarzowi co cesarskie, pani redaktor. Dziękuję. Grzegorz Schetyna był z nami, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. I członek Platformy Obywatelskiej od samego początku. Dziękuję, dobrego wieczoru życzę. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.